To jest program Kontrast. Krzysztof Czoban, witam Państwa bardzo serdecznie z murów Szkoły Muzycznej. Dziś gośćmi Państwa i moimi są radni Rady Miejskiej Marek Szary, Prawo i Sprawiedliwość. Witam Pana Dzień bardzo dobry, serdecznie. Witam. Wiesław Brzozonka, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Ryszard Twałek, Wspólnota Samorządowa. Witam Pana, a także Kazimierz Woźniak, Radomianie Razem. Dzień dobry Państwu. Szanowni Panowie, burzliwa sesja. Przyznam od razu, nie było mnie doskonale, o tym wiecie, że nie było mnie na sesji, ale jakby mam swoich ludzi, tym razem zreferowali prawie w słowo w słowo. Także wiemy o tym, że 11 milionów złotych dostanie miasto między innymi na budowę odcinka śródmiejskiego trasy NS i słyszę także po sesji, że to Prawo i Sprawiedliwość te pieniądze zapewniło, ale potem wychodzi pan wiceprezydent Frysztak i mówi, że to myśmy się starali o te pieniądze, więc ja tak naprawdę zapytam panów i o państwa, panów zdanie na ten temat. Marek Szary, może pana zacznę. Jak to jest z tymi pieniędzmi na NS? No, wszystkie pieniądze, które dostaje miasto, o wszystkie musi wystąpić prezydent. Nie ma innej możliwości. Żaden minister, żaden premier na siłę nie wciśnie. I z tym jest problem w tym mieście, bo pan prezydent bardzo słabo się stara o te środki zewnętrzne. W tym przypadku w lutym wystąpił o pieniądze na trasę NS. Nikogo nie poinformował, ale my dowiedzieliśmy się i no, uruchomiliśmy naszych posłów, żeby te pieniądze udało się pozyskać miastu. Od razu powiem, że nie polegało to na tym, że kogoś wykreślano, żeby dostał radom. Tam chodziło nam o to, żeby zwiększyć pulę pieniędzy, ponieważ zapewne Państwo wszyscy wiedzą, że premier już w tym roku zamierza przeznaczyć 5 miliardów złotych na drogi gminne i drogi lokalne. W związku z tym chodziło o to, żeby na tyle zwiększyć pulę pieniędzy, żeby wszyscy, którzy złożyli wnioski, mogli otrzymać w takiej wysokości, w jakiej złożyli. Czyli prezydent faktycznie złożył, ale tutaj jakby decyzja rządu jest taka o między innymi o przyznaniu właśnie na takie inwestycje, tak? No, złożył niestety wadliwy wniosek. No, gdyby ktoś z władz państwa był złośliwy, to po prostu wniosek by odrzucił, ale wezwano prezydenta do usunięcia błędu. Błąd został usunięty i można było rozpatrywać wniosek w całości. Wiesław Wędzonka. Ja skomentuję to w ten sposób. Chciałbym poinformować Państwa, że to był konkurs. Konkurs, a w konkursie trudno jednak swoimi paluszkami tam mieszać, bo są pewne kryteria. Jeżeli tak było, to było bardzo źle. Natomiast cieszymy się z tego generalnie, że te 11 milionów trafi do miasta, że ta trasa NS powstanie, bo jest to bardzo ważna ulica w naszym mieście, która pomoże rozładować korki, a na pewno przeniesie ruch z ulicy 25 czerwca. Za każde pieniądze, które trafiają do Radomia, jesteśmy wdzięczni, dlatego że to poprawia nasz wszystkich los, nasz wszystkich byt, poprawia naszą komunikację. To się należy, jeżeli są takie konkursy, prezydent występuje i jeżeli składa dobre wnioski, to powinny te pieniądze trafiać. I cieszę się z tych 11 milionów, tak jak cieszę się z tych 90 kilku milionów i cieszę się już na przyszłość, że być może w przyszłości również będą trafiać pieniądze do Radomia z różnych programów, tak jak w przeszłości trafiały za czasów rządów Platformy Obywatelskiej. Ale wie pan, że konkurs, nie konkurs, ja wiem, że to smutne, co powiem, ale bardzo często to są po prostu także decyzje polityczne i tu nie ma co także tego ukrywać. Dlatego ja mówię o pozytywnym lobbingu, bo trzeba jednak stwarzać atmosferę wokół każdego przedsięwzięcia po to, żeby stworzyć możliwości przyznania tych pieniędzy. Ryszard Słowak. Się trudno zgodzić z tym sformułowaniem, że to jednak decyzje polityczne. Panie radny, ja wiem, że się trudno zgodzić, ale ono niestety jest bliskie prawdy, jeśli nieprawdziwe. Ale jest to bardzo, bardzo nieuczciwe. Smutne, ale tak Radom, jest. Radom powinien każdy konkurs wygrywać. Jak się popatrzy na miasto Kielce w ostatnich 20 latach, na miasto Lublin, gdzie mam okazję przebywać czasami, to jest szok. To jest szok. Jesteśmy bardzo zapóźnieni. Gdyby jakaś tam prosta linieczka, tabeleczka była, jaki jest wskaźnik takich przejazdów dwupoziomowych, takich, bylibyśmy na szarym końcu. I wtedy to powinno decydować, czy to miasto powinno dostać, czy nie.
a nie jakieś decyzje polityczne. Na pewno fajnie, jeżeli tak, bo jeżeli były jakieś uzupełnienia i na tej podstawie, zgodnie z regulaminem, można to było odrzucić, a można było poprosić o uzupełnienie, no to jest super. To jest super i to jest chwała i za to należy podziękować. Ale miastu się należą takie pieniądze ze względu na zapóźnienia, jakie mam dziesięcioletnie. Kazimierz właśnie. Znaczy, dla mnie sprawa to jest prosta i oczywista, proszę Państwa. No, po to my jesteśmy radnymi, wybieranymi po to, żeby coś dla tego miasta robić. Po to mamy posłów, którzy są wybierani po to, żeby coś dla tego miasta robić. Po to mamy przedstawicieli w rządzie, w jakichś dyrekcjach, w instytucjach i tak dalej. I wszystkich rola jest jednakowa. Robić coś dla Polski, robić coś dla Radomia. W związku z tym, jeżeli są ogłaszane konkursy, naszym obowiązkiem jest pilnować, żeby prezydent składał te wnioski. Mają być to dobre wnioski, efektem tych wniosków mają być pieniądze dla Radomia. I ja bym tu żadnych szyldów politycznych nie pokazywał w tym wszystkim, bo to by świadczyło źle o naszym kraju. Wreszcie przyzwyczajmy się do tego, że to ma być normalny kraj, normalni urzędnicy, nie polityczni, normalnie funkcjonujący aparat. A normalnością powinno być to, że każdy, kto zrobił pewien błąd, brakło jakiegoś załącznika, z niedopatrzenia, pomyłki przy takim stosie może dokumentów, być. Powinien być poproszony nie tylko radą, jeżeli tak się stało, tylko radą został poproszony. Te programy komputerowe, te wymagania unijne i tak dalej są dość skomplikowane. Ja się naprawdę nie dziwię, że jakiś urzędnik się pomylił, kropkę nie postawił w tym miejscu, czy jakąś literę i tak dalej. No, to jest tak samo, jakby mnie hołdy składano, dziękowano dlatego, że remontuję budynki, maluję klatki, płytki układam i tak dalej. To jest mój obowiązek. Ale panie to jest radny, obowiązek no, ale na potrzeby kampanii wyborczej dochodzi do sytuacji, kiedy mamy dane pieniądze, czy dostaliśmy, czy się o nie postaraliśmy i zawsze można powiedzieć, że szklanka jest do połowy pełna lub pusta. I to za każdym razem jest tak, że można sobie przypisać, a na potrzeby kampanii wyborczej robi się to wielokrotnie, z wielokrotnioną siłą, jeżeli chodzi o zasługi. Przeciwko właśnie. Ale się zgadzamy. To była kampania wyborcza i to się zgadzamy. Nie chciałbym w tym programie uprawiać, bo panowie są już teraz jako jedno ciało, bym was traktował. Nie. Zaraz do tego dojdziemy. Ja bym jednak nie zgodził się co do jednej rzeczy. Porównywania takich miast jak Kielce, Lublin, Łódź, tak, czyli miast wojewódzkich, bo to jest zupełnie nieuprawnione, bo tam jest potrójna władza. Tam jest marszałek, który finansuje, tam jest wojewoda, który finansuje i tam jest miasto, powiat czy gmina, która finansuje. Jest potrójne finansowanie, jest potrójne możliwość wejścia w każdy program. Takie są fakty. Pan był wiceprezydentem, pan wie doskonale, jak to wygląda. Tam, gdzie jest potrójna władza, jest dużo łatwiej o pieniądze, niż pojechać do Warszawy i klękać na kolanach i mówić, dajcie nam pieniądze, bo my jesteśmy miastem powiatowym. Ale jeżeli jesteśmy już przy tym, no to musielibyśmy też przypomnieć, a któż to stał za tą władzą, która doprowadziła do degradacji miasta Radomia z wojewódzkiego do zwykłego powiatowego miasta. AWS. Którego członkiem był Ryszard Fałek, przypomnę. AWS tylko. Tu nie był. No, ale jak pan powiedział tyle, to niech pan dokończy. Co ja później robiłem jako prezydent. Ale zgoda, no ja mówię tylko o faktach przecież. Wypiąłem się, brzydko mówiąc, na AWS i broniłem wojewódzkości razem pamiętam, z SLD. Pamiętam. Ale jak pan mówił pół zdania, to proszę kończyć. No to pan dokończył za mnie. Marek Szalek. Ja chciałem zwrócić uwagę, że my w tej chwili mówimy o pieniądzach rządowych. Natomiast to, o czym panowie mówili, na to pieniądze są unijne i to powinno być redystrybuowane, te pieniądze, przez marszałka. Niestety w Radomiu tych pieniędzy nie ma. To właśnie marszałek powinien doprowadzać do wyrównania dysproporcji na terenie swojego województwa i właśnie dlatego do Radomia, do tej części południowej Mazowsza, powinna wpłynąć gro pieniędzy unijnych po to, żeby te dysproporcje wyrównywać, żebyśmy się zrównali z Warszawą na przykład. Ja tutaj się z panem Markiem zgadzam, jest coś takiego jak zrównoważony rozwój, wiele już rządu taka o tym powtarza, a nie ma tego. Ale jedna miasta, marszałek Struzik twierdzi, że jest zrównoważony. Co przyjdzie konferencja pracowa tutaj pana marszałka w Radomiu, na której także jestem uczestnikiem, że słuchając, no to słyszę, że zrównoważony rozwój jest. Pan twierdzi, że nie ma. Ale my widzimy, jak ile pieniędzy dostajemy, jak wygląda nasze miasto, jaka komunikacja, patrzymy na inne miasta. Ja podam przykład i Kielce, i Lublina na przykład. Dlaczego? Tak zwane ściany wschodnie, które były dodatkowe programy unijne, dodatkowe pieniądze. Za chwileczkę. Panie radny, naprawdę bardzo proszę mówić
prawdę, a nie ślizgać się po wierzchołkach góry. Ale to, że jest to miastem wojewódzkim, tak samo żyją mieszkańcy. Też jest aglomeracja kilkuset tysięczna i Kielce, i Lublin kilkaset tysięcy. I nie ma powodu, żeby mieszkańcy w naszym mieście mieli gorsze warunki niż gdzie indziej, dlatego że tylko województwo. Tylko wskazuje na niesprawiedliwość tych instytucji. I wojewódzkich, i marszałkowskich, i rządowych. Ryszard, ale powiedzmy, my sterujemy tymi programami. Ale ktoś tymi programami sterował, nie ktoś się zatwierdzał i tak to się stało. Ale powiedzmy prawdę. 98 rok, wtedy, kiedy traciliśmy województwo, ówczesny rząd obiecał, że te miasta, które stracą województwa, będą później dofinansowywane specjalnie. Tak. No i co? Powiedziano i zapomniano. Wówczas nie wiadomo było. Marek Szarek. Ci, co mówili, nie przewidzieli, że w województwie mazowieckim przez kilkanaście lat będzie rządził pan Struzik, koalicja PSL, PO i te pieniądze będą szły do Warszawy i do Płocka, a nie... To niech rząd zrównoważy. Jeżeli marszałek nie daje, to niech rząd... No to dlatego właśnie przyszedł rząd Prawa i Sprawiedliwości i zaczyna to równoważyć. I musicie sami przyznać, że sporo pieniędzy wpłynęło przez ostatnie... Panie Rady Magdu, to jest trzeci rok waszej działalności i co? I dostajemy tylko na dwa tematy tak naprawdę większe pieniądze. Za poprzedniego rządu też dostaliśmy obwodnicę południową. Dużo dłuższą, która była zrealizowana. Ja bardzo przepraszam, ale... Jadłów na żółkie z niego było. Nie chwalmy się, że to my czy coś takiego. Wszyscy powinni coś dawać. A nie, my daliśmy, inni nie dali. To jest złe. To jest robienie wody z mózgu. Nie, ale panie Marku, zestawmy tak. Ten rząd dał 115, wczoraj padła taka kwota, tak? 115 i 11 milionów na NSG. Czyli razem to jest ile? 126 milionów. Na obwodnicę południową ile? 134. Czyli na jeden temat dostaliśmy panowie. Panowie. I na razie jest ja remis. Ale dostaliśmy na Słowackiego 20 milionów. Dostaliśmy na 905. Na wiadów na Żółkiego. Ale to panowie, to... Dlatego się należało rządowi, z racji tego, że dopiero trzeci rąk zaczyna swojej władzy, jeszcze brakuje do tego, co dostaliśmy. Ale ostatnio dostaliśmy rządowe. A ile dostaliśmy marszałkowskich pieniędzy? Pytam się, ile dostaliśmy? Tamte drogowe były rządowe. Obwodnica południowa nie była rządowa, tylko była marszałkowska. Całość marszałkowska była. No i tak, przepływy pieniędzy w tamtym czasie. Proszę sprawdzić. Natomiast o to mam pretensje do pana marszałka, ale przede wszystkim do prezydenta, że nie występuje, nie chodzi za tym, żeby dostawał. Bardzo łatwo pisze się do rządu, bo dzisiaj rządzi wredny PiS, którego w razie czego jak nie da, to można zaatakować, nie chcą dać dla Radomia. Natomiast nie pisze się do pana marszałka, gdzie rządzi Platforma Obywatelska. Nie dostaliśmy stamtąd poza kamienicą bez kurów żadnych pieniędzy. Panie Rady, pan doskonale zdaje sobie sprawę, że marszałek steruje wszystkimi programami w imieniu i wspólnym, rządowym i samorządowym, programami unijnymi. A rząd takimi programami nie steruje, oprócz tych dróg autostrad i w swoim budżecie może zapisać wszystko, co chce zapisać. Natomiast marszałek tego zrobić nie może, bo ma programy. W związku z powyższym, liczba programów 8 lat temu, a teraz jest zupełnie inna. Są również inne priorytety. W związku z tym nie udawajmy, że nie wiemy, jak coś wiemy. Jeszcze jedno, ja też nie zgadzam z takimi sformułowaniami, że wredny PiS. Tak nie wolno mówić. Tak nie wolno mówić, kto by to nie był, tylko dodajemy pieniądze zewnętrzne. My jako samorządowcy dodajemy. Za tamtej kadencji, za tamtej władzy wpłynęło tyle i tyle. I tutaj przykładowo dodaliśmy te wstępne liczby. I teraz zobaczymy, ile ten da rząd i nic więcej. I powiemy, kto lepszy. Ja jeszcze raz mówię, za tamtej władzy nie dostaliśmy od rządu ani złotówki. Te były programy marszałkowskie unijne. Chociażby na kościół, zrobimy zestawienie. Panie Marku, troszeczkę naprawdę sprawiedliwości. Mam materiały. Jest wiele takich przyczyn, które były... A stadion? Hala? Od kogo? No to jest jedyne. Ale mówił pan, że nic nie dostaliśmy. Panowie, proszę, zwracam uwagę, że pan minister tamtego rządu
powiedział, że maksymalnie 15 milionów może dać na halę, a za 3 miesiące później, kiedy się zmieniła władza w Radomiu, nagle już 38,5 miliona. Dostaliśmy pieniądze na stadion Narutowicza, dostaliśmy pieniądze na korki, które zostały przekręcone 6 milionów i również włożone w stadion Narutowicza. No takie są fakty. Panowie, kampania samorządowa jakby... Mieliśmy w ostatnim tygodniu okazję wysłuchać dwóch z czterech na temat połączenia sił. Jak dobrze się słuchało, nie? Powiem tak, czekam na prezydenta, kandydata na prezydenta od państwa i takiego kandydata konsensusu, rozumiem, no bo panów jest czterech, więc pytanie kto? Kto to będzie? Jeszcze decyzja nie głosowanie. Będzie w wynik konsensusu. Tak? Rzucić trzy razy monetą rzucicie? No nie. Po prostu przeprowadzimy demokratyczny ranking i wybierzemy najlepszego. Czym się będziecie kierować? Albo równych sobie, no ale jakaś forma wyboru, skazania tego jednego musi nastąpić. Panowie dwa, 4 lata temu byliście po dwóch stronach barykady, bo pan Ryszard Fałek szedł z listy Prawa i Sprawiedliwości, a pan z listy rebeliantki numer 1, czyli Marzeny Wróbel. Zgadza się. No i jak to teraz? Razem już teraz, rozumiem. Ale to była koalicja z panią. No zgoda, no ja nie twierdzę, że nie. I w tym roku jest podobnie. Pan Ryszard Fajk nie lubi, jak ja przypominam zbyt wiele rzeczy. Ale dlaczego? Ja pamiętam, no także... Ja byłem w koalicji jako Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa z PiS-em, z jednej listy szliśmy, jak najbardziej. No i tak było, i drogi się rozeszły. Z jakich powodów? No chyba za długi wywód musiałbym uzasadnić. Ja zaraz zapytam o opinię pana Marka Szarego. Konkretne, tak druzgocące, że lepiej o tym nie rozmawiajmy. PiS nie powinien tego tematu zaczynać, bo po prostu w tym rozdaniu no, się skompromituje. Czyli wtedy po dwóch stronach barykady, a teraz razem. Patrzymy, co jest słuszne dla Radomia, co jest pozytywne. Jak widzimy, to te przepychanki polityczne i teraz ta wczorajsza sesja, która jest typową taką pod publikę, pod politykę, że tak powiem, no to nie można inaczej. My jesteśmy samorządowcami. Ja do partii żadnej nie należę od wielu, wielu lat. Panie radny, jak pan ocenia tę sytuację, między innymi związaną z panem Ryszardem Fałkiem? Wówczas z jednej listy, powiem z jednego okręgu panowie szliście. No cóż, oceniać. Ja już wielokrotnie... I teraz siedzimy po przeciwnych stronach. No właśnie. Ja już wielokrotnie tak mówiłem... Nie, sami panowie siadacie. Wielokrotnie mówiłem, pan Ryszard Fałek jest takim typowym politykiem lokalnym, który idzie tam, gdzie może wyrwać więcej. Tutaj niestety wiceprezydenta nie mogliśmy dać jako Prawo i Sprawiedliwość, no to pan Fałek poszedł do pana Witkowskiego i tyle, no to cóż to. Natomiast ja bym wrócił jednak do tej sesji wczorajszej i do tej sesji było przekazanie, żeby pan prezydent przekazał nam pełną wiedzę na temat tych trzech inwestycji, bo one są jakby dwie największe inwestycje i ta jedna bardzo tajemnicza, Radomskie Centrum Sportu, obsługa komunikacyjna, o której praktycznie nic nie wiemy. Poza tym, że pan prezydent wychodzi na każdej konferencji i mówi, że radni nie chcą dać pieniędzy. W związku z tym zwołaliśmy tę sesję, żeby otrzymać wiedzę. Niestety pan prezydent i jego zaplecze przyszło kompletnie nieprzygotowane. W związku z tym musiało się tak skończyć, jak się skończyło. Ponieważ nie było wiedzy merytorycznej, no to była rozmowa o wszystkim, czyli o niczym. Kazimierz Woźniak. Nie no, panie radny Szary, ta sesja wczorajsza to była wasza kompromitacja. Ja to udowodniłem państwu, kiedy wy przyszliście z całą otoczką polityczną, z ministrami, z wojewodą, nie wiem kogo jeszcze tam przyprowadziliście i tak naprawdę to chodziło o to, żeby bić pianę o tym, czy miesiąc, czy półtora, czy dwa miesiące jest przesunięty termin rozstrzygnięcia konkursu. Ja państwu pokazałem, przyniosłem stertę materiału, jak od 2010 do 2015 roku stawialiście państwo co roku do budżetu miasta te zadania i co roku nie wydawaliście złotówkę, pieniądze wypadały z tego. W związku z tym chcieliście kruszyć tylko o to, że miesiąc czy dwa zostało to przesunięte. No makabra po prostu. Poza tym trzeba umieć napisać polskim językiem, który ma dużo słów, po prostu porządek obrad. Pierwszy punkt to powinna być prezentacja dokumentacji technicznej lub wizualizacja przebiegu tras planowanych do realizacji inwestycji. A proszę zobaczyć, radny Fałek tutaj wziął z sobą ten porządek, tam nic na ten temat nie ma. I gdybym ja nie wywołał tego tematu swoją wypowiedzią, to państwa w ogóle ten temat nie interesował. Nie było tego. Nikogo. Bardzo proszę. A to już pan Szary mówił na ten temat.
Bardzo proszę, Wiesław. Ja bardzo dziękuję. Ja zamienimy się niedługo, nie? Tak ja, będzie. Nie, ja nie chcę pan na sesji nie, też dyryguje. Ja na miejscu tych rady, którzy podpisali pod tą sesją, by zwołać sesję nadzwyczajną, spaliłbym się ze wstydu. Usiłował zapomnieć o tym jak najszybciej, bo to, co się wczoraj przytrafiło, nie powinno się przytrafić. To było coś niesamowicie strasznego. To było wstyd pokazywać i komentować, to było wstyd uczestniczyć w tej sesji. Ja usiłowałem przetłumaczyć radnym, by się ogarnęli i zaczęli mówić do rzeczy, natomiast nie dało się. To było po prostu początek kampanii PiS-u, polegający na tym, że mamy jakiś punkt zaczepny i my teraz będziemy się chwalić, jak to świetnie pracujemy do Radomia. Ja powiedziałem i panu ministrom, wojewodzie, świetnie pracujecie w ramach swojego etatu, zrobiliście co do was należało, przyznajcie sobie nagrodę. Po 60 tysięcy, ja nie będę wam żałował. Zróbcie to. Za dobrą pracę, dobre wynagrodzenie. Uwaga, teraz ja mówię, Ryszard, więc bardzo proszę, oddaję głos panu prowadzącemu. Ja, żeby nie powtarzać tutaj, naprawdę było wstyd przed mieszkańcami. Panowie, wy jesteście uczestnikami, aktorami tej gry, tej sztuki. Proszę panowie. Zauważyć. Panie redaktorze, to proszę się wypisać, może pan złożyć mandat. Ulica, przecież, nie ma problemu. Nie w tym, czy my chcemy uczestniczyć w rali, w realnym. No, a nie jakimś sami gotujecie mieszkańcom ten los i ja tu nie będę wskazywał, czy to jest fałek, woźniak, szary czy wędzonka. Panowie i państwo jako 28 radnych gotujecie mieszkańcom ten los. Przykro, wielu sytuacjach. A muszę, dlatego że bardzo często... Proszę przeczytać, kto podpisał. Panie redaktorze, wystarczy zacytować nazwiska osób, które zwołały nas na to spotkanie, a my z mocy ustawy przepisu musimy się stawić. Nie mamy tu dyskusji żadnej. W związku z tym te nazwiska są obciążone tymi wszystkimi komentarzami. Ja powiem jedno. Radny ma możliwość zadania pytania na sesji każdej. Ma możliwość zadania interpelacji. Na każdej sesji do porządku jest wpisywany, mamy najbliższą sesję, to jest kolejna sesja, gdzie mamy informacja prezydenta Radomia na temat realizacji radomskiego programu drogowego, przebudowy drogi 912, trasy NS. Na każdej sesji to jest. W związku z tym mamy na każdej sesji taką informację, mamy możliwość interpelacji, zapytań i nagle zwołujemy sesję nadzwyczajną po to, żeby zadać, proszę, w punkcie pierwszym, 5 pytań. I te 5 pytań przez 11 minut pan radny Kowalski mówi 11 minut po to, żeby powtórzyć te 5 pytań. Historia, projektowanie, przygotowanie. Dlaczego przetargu nie głoszono po uchwaleniu budżetu państwa? No takie pytania. I to jest punkt pierwszy. W związku z tym, no to wstyd i kompromitacja. I dopiero na ziemię sprowadził ich radny Woźniak, cytując, że te tematy były zapisane od tylu lat. Pozwólmy się odnieść w takim razie. Miesiąc, półtora i będziemy nadzwyczajną sesję kopię kruszyć, zebrały się wszystkie tęgie głowy z ministerstw i będą mówić, jaki ten prezydent jest nieudolny. Bardzo proszę. Jeśli pan pozwoli, mogę na chwilę? Bo chciałem powiedzieć, żeby nie było, że ja sobie coś zmyślam. Więc ja chcę powiedzieć tak. Punkt drugi. Informacja prezydenta na temat realizacji inwestycji pod nazwą przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12. To jest taki temat. Chodziło nam o to, żeby pan prezydent przekazał nam całą wiedzę, jaką posiada. Dlatego następne pytania to już były doszczegóławiające pewne rzeczy. Natomiast pierwsze pytanie, to główne, to była informacja. Czy to jest kompromitujące, panowie? Że prezydent ma przedstawić całą wiedzę radnym? Radni są od kontrolowania prezydenta. Prezydent powinien przedstawić, a prezydent nie przedstawił nic. Drugie, następne pytanie. Informacja prezydenta na temat realizacji inwestycji pod nazwą trasa NS. I znów, w tym temacie mógł pan prezydent mówić wszystko, co wie na ten temat. Może 3 godziny. Dlatego zwołujemy sesję nadzwyczajną, żeby właśnie mówić nawet 3 godziny, jeśli taka jest potrzeba. I trzeci, dotyczące ostatniej drogi. Jaki jest stan projektowy inwestycji obsługa komunikacyjna terenów Radomskiego Centrum Sportu? I to były pytania, na które przede wszystkim dające szansę prezydentowi na to, żeby mógł się wykazać własną wiedzą, własną inicjatywą i przedstawić radnym pełną wiedzę na temat tego, jaki jest stan na dzień dzisiejszy. I to, że tego nie zrobił, to jest wstyd dla niego, nie dla nas radnych, nie dla tych. Ja wiem, że panom strasznie jest niewygodnie, bo nie wy żeście takiej wiedzy oczekujecie.
Również między innymi zadaliśmy to pytanie, bo my wiedzieliśmy o tym, że historia była, tylko wtedy cały czas były zapytania do rządu PO-PSL, czy dacie pieniądze na ulicę Wojska Polskiego. Mamy na to dokumenty i cały czas odpowiedź tego rządu była nie, na to nie damy pieniędzy. W związku z tym po co ruszać, jeżeli Radom nie stać? Wtedy było przewidziane 158 milionów. Jeżeli Radomia nie stać na to, żeby wybudować to z własnych pieniędzy, a rząd mówi, że nie damy pieniędzy, to po co było w ogóle robić projekt? Po to, żeby wydać pieniądze i projekt Panie radny, ja to wczoraj już powiedziałem na sesji. Żeby ubiegać się o pieniądze, to trzeba mieć dokumentację techniczną. Wpisywane były co roku. Ja wypisałem, jakie kwoty, 800, milion złotych i nie wydawane było złotówki. Dokumentacja na tego typu przedsięwzięcia to jest wydatek rzędu miliona, dwóch milionów złotych. Jak moglibyście występować o środki, nie mając dokumentacji technicznej, nie mając wyceny, a kosztorysant musi zrobić wycenę przy dokumentacji technicznej, bo do przetargu jest to niezbędne. Jak mogliście występować o środki? Proszę, niech pan pokaże. Ten projekt z 2010 roku dzisiaj, kiedy dostaliśmy pieniądze. Ale nie ma, wie pan, jak się można ubiegać o coś, o czym nie wiemy? Jaka będzie trasa? Jaka będzie koszt realizacji przedsięwzięcia? Nie mogło być tego. Proszę mi pokazać te dokumenty, o których pan mówi. Ja pana publicznie przeproszę, ale nie wierzę, bo nie było złotówki na ten cel wydany. Ja tylko pragnę przypomnieć tak technicznie, to o czym pan mówi, to jest ten wniosek Wojciecha Skurkiewicza, jeszcze senatora z marca 2015 roku, kiedy mieliśmy odpowiedź, że Wojska Polskiego nie może być budowana. To mieliśmy odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury Ówczesnego, bo to jest no, dokument, także to było widać. Ja mam tak. Idąc z cukru tutaj za pomysłem, jeżeli nie mamy dokumentacji, to takie wystąpienie jest lipą. Po prostu jest lipa. Jeżeli było takie wystąpienie odnośnie Wojska Polskiego, były wystąpienia także o obwodnicę południową. I też nie było żadnej gwarancji. Nikt nie mówił, że da nam. I weszliśmy w budowę sami, bez żadnego potwierdzenia. Rząd marszałka i weszliśmy w inwestycję zewnętrzną. Dla mnie wewnętrzna jest bardzo ważna. Poza gminą. Poza gminą. Nie nasze zadanie. To jest zadanie marszałka, ministra, a nie nasze. A myśmy w to weszli. I dlaczego w to weszliśmy? Ale weszliśmy w pieniądze marszałkowskie, nie rządowe. Na to logiczne odpowiedzi mi pan nie da. To nie jest krajowa droga. Pan prezydent tylko będzie wiedział, dlaczego tak poszedł. A powinna być krajowa droga, bo to łączy dwie krajowe drogi. I to powinna robić Gdaka. I tu nie było zgody. I tu nie było dokumentacji. A tu poszliśmy w dokumentacji. I wspólnie tą decyzję, pamiętam, jak podejmowaliśmy, było takie wąskie spotkanie, gdzie u prezydenta ówczesnego spotkaliśmy się i podjęliśmy wspólną decyzję. I nie było krytykowania. Podjęliśmy wspólną decyzję. Ryzykujemy, idziemy w to przedsięwzięcie. Wybraliśmy ten dłuższy wariant, bo najpierw wariant był pierwszy pomiędzy południem a Austrogiem krótki. Panowie, dwie minuty zostały. Rozumiem, że te sesje będą się teraz odbywały często i będziemy świadkami już sesji kampanijnych. Tak to należy nazwać? Duże szanse są. Ja powiem, że do tego się przyczynia przede wszystkim przewodniczący Rady Miejskiej, który łamie regulamin w kilku punktach i tak jak ostatnio udzielił poza kolejnością w sposób nieuzasadniony, nie zakończył porządku obrad, a zgodnie z regulaminem artykuły paragrafem 20 ustęp 3, jak się nie wyczerpie porządku, nie można zamknąć sesji. Było stanowisko Rady Miejskiej w tym temacie, nie było zaprezentowane, wnioskodawcy winni je mieć. Okay. Można było usiąść i przedyskutować i wypracować. To jest kampania, skoro tak? Skoro pół godziny zrobił przerwę po to, żeby poczekać na prezydenta, można było zrobić pół godziny na opracowanie stanowiska. To jest kampania, rozumiem, tak? Panie to radny. Nie jest kampania. Znaczy nie, czy to te jest sesje... łamanie regulaminu. Ale czy te sesje to już będzie walka polityczna? No, myślę, że każda z tej sesji będzie przypominała to, co wczoraj się działo. Może nie w 100%, ale na pewno będą takie punkty, które będą powodować właśnie takie, a nie inne zachowanie radnych. A przede wszystkim no, przewodniczący musi pokazać, że ma pewną klasę i przestać komentować i w ten sposób prowokować pewne sytuacje. I wtedy będzie OK. Po pierwsze, przewodniczący jako przewodniczący nie komentował w ogóle. On jako radny zabierał głos, miał swoje 5 minut. No wie pan, tylko trudno tak wyjść z siebie i powiedzieć, że stanął. Ale nie, ale zgłosił się jako radny i komentował. Tak, i komentował. Natomiast ci, którzy najbardziej łamią regulamin, to są właśnie ci dwaj panowie.
non-stop łamią regulamin, bo przekrzykują, nie pozwalają radnym się wypowiedzieć. Jest pan kłamcą. Dokładnie. Jest pan kłamcą. Jest. Przewodniczący nawet raz nie zwrócił uwagi, że łamie regulamin. Nawet raz. Po jakich słowach pan wiceprezydent szedł z mównicy pańskiej? Niech pan powtórzy te słowa. Co pan powiedział prezydentowi? Robił komentarze i rzucał kłamstwo. Taka prawda. Przewodniczący powinien swoim autorytetem pilnować porządku obrad. A non stop były komentarze do każdej wypowiedzi, co mnie dwukrotnie też przerywało i nikt nie reagował. Na puenta, mam przyjemność prowadzić taki program sesja, w którym z przewodniczącym lub wiceprzewodniczącym, którymś zapowiadamy porządek obrad i za każdym razem zapraszam, jako gospodarz tego programu, zapraszam mieszkańców miasta na sesję. Chyba przestanę to robić, bo nie. Smutne to... Poprawimy się, panie redaktorze. Ale smutne to obraz. Znaczy, panowie, do polityków to... na pewno ten apel. Bo my to... Ale panowie to co, nie jesteście nie. politykami samorządowymi? Ale samorządowcami, a nie politykami. Dlaczego nie? Panowie się sami zaszufladkowaliście. Panowie się... W ogóle zaskakujące jest to wasze zaszufladkowanie. Każdy z panów z innej parafii, że tak powiem. Ale ja się z innej parafii. Z partią po drodze jak pan. To zobaczymy. Każde stowarzyszenie, każdy człowiek, który chce wejść chociaż do samorządu poprzez stowarzyszenie czy poprzez partię, i tak w pewnym stopniu staje się politykiem, bo chce osiągnąć pewne cele. Przecież po to idzie do tej Rady Miejskiej. Ryszard Fałek, Kazimierz Woźniak, goście programu Kontrast, bardzo serdecznie. Dziękuję panom za przybycie tego programu. Państwu za uwagę. Tradycyjnie widzimy się za tydzień. Krzysztof Czabon, do zobaczenia.